Kiedy robiłem zdjęcia do tego filmu, byłem przekonany, że Adam Ochłanowski powinien mi być wdzięczny. Kiedy jednak obejrzałem ostatni kadr zmontowanego już filmu, poczułem, że tak naprawdę to nikt nie ma powodu do wdzięczności. Dobrze, że powstał ten film. Adam, dzięki. Film miał być autoryzowany. Nie będzie, panie Adamie. To już mój film. Mieliśmy razem pławić konie, gdy cień za oknem pachnie zdradą. Mieliśmy razem pokrzyżować złodziejskie szyki koniokradą. Mieliśmy z plebańskiego sadu kraść jabłka, zanim świt nastanie. Mieliśmy jeszcze nie umierać, bo czasu brak na umieranie. Popękał. Ja go muszę tutaj w tym roku naprawić. Co to jest? To jest rdzawy Chrystus. Zawsze był od początku, kiedy pamiętam, do tego czasu rdzawy. W moich wierszach też występuje jako rdzawy Chrystus. Ta figurka była magiczną granicą, nie tylko magiczną, fizyczną też, między złotą, moją wsią, a całym światem. I jak ja na niedzielę przyjeżdżałem na sobotę, jak dochodziłem, bo autobusy nie chodziły do Złotej, tylko do niego stać, dochodziłem tutaj, to po minięciu tej granicy, nie wiem na czym to polegało, ja stawałem się nagle tutaj. To co było po tej stronie, to był świat. To było. To była Ameryka, to były Kielce, to był Kraków, to było tam, gdzie ja byłem, czy Krosno, czy gdzieś tam. Jak tu przekraczałem, to byłem u siebie. Mało tego. Mówiłem innym językiem. Była, napisałem wiersz List do siostry. Ja pamiętam tylko jeden pasus właśnie z tym krzyżem. Przy drodze rdzawy Chrystus żegna nas i wita. Jest to mój dom rodzinny. Tu się urodziłem. Ostatni, którego odbierała babka Peruńka w rodzinie. Była taka ciotka w Niegosławicach, która była akuszerką, odbierała porody. Ale wykwalifikowana. Nie, skąd? Skąd? Nie, coś ty. To była normalna kobieta, którą ktoś tam ją nauczył odbierać porody, wiesz, no jakieś tam proste zabiegi, coś tam wykonywała. Natomiast była zima stulecia, ojciec mi opowiadał, że jak szedł po nią do Niegosławic, bo szedł po nią, nie dało się ani koni zaprzęgnąć, ani ten, szedł pies z nim, wiesz, i pies utonął w zaspie. Także jak ciotkę prowadził, to z powrotem psa wyciągał zaspie właśnie koło mostku niegosławskiego. Ten dom wybudowany w 1947 roku, no to on ma już ładne lata. Tu jest dom sąsiadów naszych, Pietrasów. Tutaj stary Kręcisz, który jąkał się. Ja go jak przez mgłę pamiętam. I o dziwo, jak śpiewał, też się jąkał. I on miał taką jedną śpiwkę, bardzo sympatyczną. I też pewnie, więc tak to szło. Dwa psy sekały, dwa a psy morały, suka poganiała, a dwa w kącie srały. Tak właśnie. Natomiast jego wnuczek, no, straż pożarna. Pali się słoma u Tomka. Czy mnie łapie natchnienie? No może nie wiadomo, że ja łapię natchnienie. To jest trudno, to sprzężenie zwrotne jest. Trudno ale powiedzieć. O tym mówiliśmy, ale trudno powiedzieć. Znaczy, wiesz, jeżeli piszę tutaj, mam jedno miejsce, mam przy stole i w kuchni. To jest stałe miejsce, gdzie ja piszę. To tak jak mam inne miejsce, gdzie jem. Nie potrafię, nic mi smakuje, kiedy ja. I to akurat dziwnie, bo jak mam gości, wiesz, to wszyscy jedzą przy stole, a ja tyłem odwrócony do okna. No taki jestem wariat. No, tak mam swój garnuszek, swoją łyżkę, wiesz. Ale to są takie starokawalerskie nawyki, aczkolwiek. To nie są starokawalerskie nawyki. To nie wiele wiem. Osób tak ma. To jak w wojsku, wiesz, swoja menażka albo nie, coś takiego. To twój dom. Chyba tak. To nie jest wojsko. Teraz tak zastanawiam się właśnie, czy nie tylko ja, czy miejsce kształtuje człowieka, czy człowiek kształtuje. A to jest filozoficzne rozważenie, no właśnie, ale prawda jest taka, że... To, co jest pierwsze? No, ale to tak jakby czy jajko, czy kura, wiesz, no nie ma co trzeba. Nie, miejsce tworzy atmosferę, bo w miejscu jest coś, o czym w sumie dzisiaj rozmawiamy, mianowicie wspomnienia. O tak. No człowiek z pamięci o bliskich jest utkana nasza tożsamość, a to Capek Karol powiedział, nie ja, nie jest taki mądry, może nie jest. Ale wystarczająco mądry, żeby to wiedział. Dzień dobry panie. Będziesz w telewizji.
Dobra, słuchaj. No, słucham cię. To były bliźniaki. Dzięki temu, że... Jakie bliźniaki? To były trojaczki. Trojaczki, przepraszam. Ja jestem najmłodsza. Tak. Wandzia i Zosia. I dzięki temu ja miałem dyfteryt w 54 roku. I po prostu już się dusiłem. Gdyby nie pogotowie do Kalafackich nie przyjechało, ja bym nie żył. To był zbieg okoliczności. Chował tam, była dyscyplina, rozumiesz, na ścianie wisiała. Jak przeskrobał ktoś, to musiał sobie przynieść. I ojcu mojemu to się bardzo spodobało. Kupił taką dyscyplinę, powiesił na futrynie i kiedyś coś przeskrobałem, mówi przynieść. Ja mówię, nie, uparłem się. Dostałem pasem niesamowicie, wiesz, za to, że nie przyniosłem. Ojciec się, wiesz, gdzieś tam poszedł, a ja wziąłem w gnojówce, utopiłem tą dyscyplinę i już tej dyscypliny ojciec nie kupił. Nie wiem, czy dlatego, że droga, czy dlatego, że wiedział, że ja już, że nieskuteczna. Czułem. Da się wytrzymać do damy? Ja go znam od dziecka. Dlatego panią pytam. O, oczywiście, że tak. To jest bez nerwów chłopak. Jezu, tak? No pewnie. No nie, uczynny. Ja jestem bez nerwów, tylko czasami się wkurwiam. Właśnie to. Ja nie mogę nic powiedzieć. Uczynni byli wszyscy, a szczególnie jego tato. Adam też. Inaczej żadne dziecko nie miało. A kiedy pani powiedziała, że on w ogóle pisze? No ja wiem, nie tak dawno. Pół roku. Nie, więcej. Więcej. Drażni się słowo regionalizm, wszystko w porządku. Ale twoja wiedza na temat wsi jest ogromna. A to jest inna sprawa. To jest, wiesz, mnie boli to, że odchodzą ludzie. Że ta wieś stara w zasadzie odeszła. Że mało już jest takich ludzi, którzy ci opowiedzą, jak wchodzili Niemcy. Jak było za czasów okupacji. Jak wchodzili Ruscy. To były barwne opowieści, ja znam wiele takich. Tu była gorzelnia, jak się spaliła gorzelnia, w czasie, jak Ruscy weszli, no to co, szukali spirytusu, nie? Więc tutaj puścili ludzi. Ten spirytus się lał na pod nogi. No niestety, mój sąsiad, Stawczyk, rozmyślał sobie, ciemno było, przyświecił zapałkę, piznęło to. Nie spaliło się, wiesz, wiele osób i ruskich, i naszych. Latały, wiesz, pochodnie tutaj po wsi. Potem była tutaj, to jest ciekawe, to była bardzo fajna knajpa. Witam. To jest Józek Kłos. Józek związany był, rozumiesz, tutaj w tokarni, co jest ten młyn. Wiesz, ten nie młyn, spichlerz. Słynny. To Józek to obsługiwał, tam przyjmował zboże i tego. O, tak było, nie? Tak było. A pamiętam, jak się popili kiedyś w tej buchcie tam koło tego? No, już nie pamiętam, że chłopiec teraz w naszym wieku. Co pan tam niesie? A kota herhali nie ma ty. Paździuszkiego, kotka. Kot wie o tym? No, ja wiem, może wie, może nie wie. Kotka czy kot? Kociorek. Na Ochanowski go dali kociory. O, na Ochanowski. Na Ochanowski go dali kociory, no. Tak? To prawda? Tak prawda. Jest. No. Czemu? Bo byli pazierne, tak mówili. Pazierne były. Tak. No, znaczy ja nie, bo do mnie to go dają tak z Jostorków, że do dziadka się wrodziło, o, nie? Tak go dali, Józek? No, tak mówili. No. Tak, tutaj były błonia, tutaj paśliśmy krowy. No widzisz, zarośnięte teraz wszystko. To znaczy, ty funkcjonowałeś w normalnym gospodarstwie rolnym? Tak, oczywiście. Ojciec miał 13 hektarów pola, łąki i wiesz. Słuchaj, ja tylko to w tajemnicy. 8 miesięcy nie paliłem, zapalę sobie, dobra? Bo tutaj wiesz, tak jak mówię o takich rzeczach sentymentalnych, to chciałoby się dymo potem. Historyczny papieros. Uwieczniłem go. I tutaj... Tam dalej jest tak zwany wodospad. Nie dojdziemy, zobacz. Gęstwina niesamowita, szkoda. Bo ja tu się umawiałem, to były moje pierwsze randki. Tak jak mówiłem, w szkole podstawowej już. Najpierw Zelom szumiał. Potem nie będę mówił z kim, aczkolwiek chciałbym, bo byłem w autentycznie nie, to może nie ma. Zakochany w tej pani. Z taką fajną babcią, żnobliwą. I jej po raz pierwszy w życiu powiedziałem kocham. Wtedy dziewczyna była czwarta czy piąta klasa szkoły podstawowej. A było to tak, tam jest taki mostek i z jednej strony była ona, ja z drugiej do tej dziurki, wiesz, ja mówię, kocham, nie? Potem słucham długo nic. No nie wiem, czy ona wiesz, nie, zastanawiała się, czy Boże ty mój, czy po prostu była tak wzruszona tym wyznaniem, ale też powiedziała, że mnie kocha. Stary, to było niesamowite. No wtedy zaczął się. A Ela mnie, a jak tutaj pamiętam, pierwszy pocałunek taki. Bo tutaj wracaliśmy, to tam, wiesz, żaby, Boże, to, co to były za koncerty? Ja z tą drugą, Danusią, to wiesz, słuchałem 2-3 godziny w nocy, wiesz, bez ruchu. I słuchaliśmy koncertu żab. Nieprawdopodobne to było. Były miliony żab. A z Elą, to wiesz, szliśmy, no to była druga klasa szkoły podstawowej. Szliśmy, wiesz, i w pewnym momencie ona doskoczyła.
pocałowała mnie i uciekła. A ja, Boże, ty, mówiłem, rozanielony. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłem tak szczęśliwy. Szczęście, szczęście. W zasadzie droga do szczęścia jest szczęściem, a nie jakieś tam... Nie wiem, trudno powiedzieć, co to znaczy szczęście. Co to znaczy miłość, co to znaczy poezja. A Zbysiu Nosal napisał, że wiersz jest to zdziwienie zatrzymanych biegu słów. Pięknie. Czy ty jesteś dumny z tego, że wywodzisz się ze wsi? Bardzo dumny. Podkreślam to na każdym kroku, na każdym spotkaniu. Nie, dlatego pytam, bo podkreślam. I mówię młodym ludziom z pełnym przekonaniem, że jeżeli ktoś się wypiera wsi, ktoś się wypiera miejsca swojego urodzenia, to zapiera się ojca i matki. Dla mnie to jest jednoznacznie, jeżeli chodzi o kulturę chłopską, tego typu historie, o archetypy, znam mnóstwo piosenek ludowych. Mało tego, ja ludzi starych kojarzę z tym, co oni śpiewali na weselach, na zabawach. Bo akurat to się momentalnie zapamiętuje, nawet jakoś jakaś długa. Stary Bida śpiewał Mrówki Osławione na przykład, które zaśpiewał raz i ja już to złapałem. No nie będę tego śpiewał, bo ty znaczy, słuchaj, to nie jest takie powszechne i nie jest takie naturalne, że rejestruje się takie wydarzenie. Bo słuchaj, jeżeli mieszkasz na wsi, to wieś jest twoim naturalnym środowiskiem, czyli nie wyodrębniasz tych elementów istotnych. Powiem ci tak, ja napisałem w jednym wierszu, przepraszam. Natomiast ty to wyodrębniasz. Ja kiedyś, nie, bo zapomnę, kiedyś w wierszu dedykowanym ojcu napisałem, będąc w Ameryce, wieś mieszka we mnie jak wyrzut sumienia. Bo ta wieś, jak ja byłem gdzieś tam dalej, była wyrzutem sumienia. Że ja ją, nie wiem, czy to nie jest próżność, że ja ją osierociłem. Tak. Zastanawiam się czasami, czy ja jestem tu potrzebny. No to są takie pytania, jak się kończy 60 lat, co robi się rachunek sumienia czasami, czy chcesz, czy nie chcesz. Mój przyjaciel, zresztą mój uczeń, i on mi kiedyś napisał, najstraszniejszą rzeczą jest nie lęk przed śmiercią, ale świadomość zmarnowanego życia. I to, mam to za uszami cały czas. Cały czas mi to dźwięczy. Dźwięczy, tak dobrze dźwięczy. Czemu nosisz taką koszulkę? Ano założyłem, ponieważ są te belonowskie spotkania. Natomiast ja spotkałem Wojtka Bellona, kiedy on jeszcze nie był znany, kiedy biegał z gitarą po Bieszczadach. Ja wtedy mieszkałem w Krośnie, na Podkarpaciu. To było bardzo blisko, prawie Bieszczady. I Leszek Mnich, z którym ja się przyjaźniłem, ratownik, który w tej chwili mieszka w Polańczyku, a wtedy przyprowadził Wojtka, powiedział mu, że jest taki gość, który w Krośnie, wiesz, tam uczy się w szkole studium kulturalno-światowym i jest z twoich okolic, blisko Buzka gdzieś tam. Powiedział złota, no to Wojtek sobie kojarzył. I oni przyszli, a ja miałem taki ulubiony lokalik i więcej w zasadzie w nim spędzałem czas niż na wykładach. I on tam przyszedł i przyniósł, pamiętam, to wygrał pierwszy festiwal piosenki turystycznej bodajże. To był 71, nie pomnę. I miał taki puchar, znaczy buta, gdzie mieściło się dwie butelki wina. I myśmy wlewali wino do tego i tak szło to po kolei, piliśmy i tak żeśmy ze 3 doby baraszkowali. Czyli spotkanie nie było wybitnie intelektualne. A skąd? Nie, no. Ale słuchaj, to były piękne czasy, myśmy się bawili w kabarety, w teatr. Wiesz, owszem, piliśmy sporo, ale to nam nie szkodziło specjalnie. Ja nie zdałem na polonistykę i chyba całe szczęście, bo znam przypadki, kiedy polonistyka zabiła talent wielu poetów. No to możliwe. Tak, obrzydziła literaturę.